radości i smutki, porządki i nieporządki. Gdy chcemy mocno, to z nieporządku możemy zrobić porządki, ze smutków radości, a nawet z nieczułych serc mogą zrobić się czułe, wrażliwe serca. Dużo wymaga to wysiłku, a czasem nawet woli. Polska, to także nasz świat. I tu także są różne osobowości, radości i smutki, sukcesy i porażki. Każdy porządek, żeby był trwały, musi być spisany i na papierze, i w sercu. Na papierze, żeby ludzie nie zapomnieli, w sercach, żeby życzliwie i wytrwale te porządki spełniali. Nasza szkoła swój porządek spisany ma w postaci statutu. Polska także ma swój spisany porządek państwowy, czyli konstytucja, bo tak się nazywa ta ustawa. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność sztandar szkoły wprowadzi. Do hymnu.
spotykały się dziś, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dla wszystkich Polaków majowe święto jest dniem szczególnym. Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem. 3 maja radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał. Sztandarami biało-czerwonymi umaiła się Rzeczpospolita. Rozpłynęła się już pieśń radosna, głośnym echem po ojczystym kraju. Witaj, witaj, majowa rocznica. Pamiętny 3 maja.
Sztandar szkoły wyprowadzić. Poświęcił życie walce z segregacją rasową i w obronie praw obywateli.
obywatelskich. Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy. Zachęci nas do pomocy i walki z nietolerancją.